Cześć, witam na wideotesty.pl. Zapraszam Cię na rozpakowanie słuchawek CM Storm Ceres. Tutaj do czynienia mamy z modelem Ceres 500, ponieważ Ceresów wyszło już kilka modeli. W tym przypadku są to słuchawki wieloplatformowe. Jak widzicie, jest to headset do PC, Xboxa 360 i PlayStation 3. Cena takich słuchawek to plus minus 240 zł. Na opakowaniu widzimy obrazek słuchawek, a także same słuchawki przez okienko. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego znajduje się na opakowaniu. Przeznaczenie słuchawek do PC, do laptopa, systemu Windows, Mac, Xbox 360, PlayStation 3. Pełna kompatybilność z systemami Windows 8, Windows 7, Vista XP. Natomiast z boku specyfikacje techniczne. Przetworniki 40 mm, zakres częstotliwości 20 Hz do 20 kHz, impedancja 32 ohmy, czułość 116 dB i rodzaj podłączenia mini jack 3,5 mm lub USB. Długość kabla 3 metry. Ten headset wyposażony jest także w mikrofon i tutaj mamy jego dane. Jest to mikrofon wielokierunkowy i odczepiany. Z tyłu jeszcze szybki rzut oka. Te same informacje, które mieliśmy z przodu. Odczepiany mikrofon oraz pilot taki na kablu, przełącznik, konsolę, PC. To by było na tyle, jeśli chodzi o informacje z pudełeczka. Zobaczmy sobie teraz te słuchawki. Tutaj widzimy same Ceres 500, ten pilot. Także mamy tu jeszcze taką krótką instrukcję. Aha, czy jest to podłączenie do PC-ta i podłączenia do konsol. Czyli jak to powinno iść, żeby nam to wszystko działało. Cóż my tu jeszcze mamy? Zobaczcie, okablowanie. User guide, czyli taka instrukcja użytkownika. Opisane te słuchawki ponownie. Tutaj, moi drodzy, kable mini jacki i takie przedłużenie z dwoma cinchami. Ok, i widzimy już cały sprzęt. Mamy ten odczepiany mikrofon na mini jacku, elastyczny. Sam mikrofon wygląda tak. Oczywiście przetestujemy go w recenzji, zobaczymy, jak nagrywa. Tutaj mamy kabelek i zakończenie USB oraz jack. Pilot, który ma także taki klips, możemy go sobie przypiąć. Przełącznik PC konsol, regulacja głośności, wyłącznik mikrofonu, osobna regulacja dla głośności czatu na konsoli i kontrolka. Teraz sam kabel jest dość cienki, nie ma żadnego oplotu. Zobaczmy dalej. Słuchawki, jak widzicie, w pozycji startowej już dość szerokie. Regulacja klasyczna, plastikowy element regulujący. No, można je bardzo mocno rozciągnąć, z tego co widzę, do takiej rozpiętości. Tak więc dopasują się do każdego. Mamy troszkę elementów z błyszczącego plastiku, takich dekoracji, logo CM Storma. Sam pałąk jest taki dość masywny. Wydaje się być dość miękki. Natomiast zobaczcie nauszniki, 40 mm membrany. Z tego co tutaj wyczułem, jest to system półotwarty. Mamy nauszniki, które już są troszeczkę tutaj ubite. Natomiast obite są materiałem, jak widzicie. Ta cała gąbka w środku jest dość miękka. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce oczywiście. W środku mamy materiał z logo CM Storma. Ruchomość. Otwierają się całkowicie w tą stronę i też troszeczkę ruszają się w tą stronę. Co jest fajne, że nie hałasują, nie skrzypią. To już jest duży plus. Z tej strony podłączamy mikrofon. Zróbmy to jeszcze szybciutko. Wczepiamy. I tak to wygląda z mikrofonem. Zresztą jak widzicie, same muszle mają tutaj białe elementy wykańczające. I taką siateczkę, która również jest elementem ozdobnym. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy rzut oka na słuchawki CM Storm Ceres 500. Przetestujemy je i za jakiś czas będzie pełna recenzja z testem mikrofonu, z testem na konsolach. Podzielimy się z Wami szczegółowymi informacjami. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć!